Cześć, z tej strony Kushi, event Pokémonów Walczących powoli już zbliża się do końca. Chcę wykorzystać ten odcinek i spróbować się zmierzyć z solowaniem nowych właśnie walczących bossów, rajdów. Zacznijmy sobie może od tego makuhity sprawdzenia, czy jest shiny, nie jest shiny, okej. A tu w tym miejscu, gdzie stoję, jest rajdzik na Breluma. Jednego z moich ulubionych Pokémonów, także oczywiście nie przegapię okazji, żeby go sobie zbić, żeby się z nim zmierzyć. Z tego co mi się wydaje, rajd na Breluma będzie dosyć łatwy do posolowania, głównie ze względu na to, że Breluma ma niskie statystyki defensywne. Spróbujemy się z tym sympatycznym panem, zresztą on też jest wrażliwy podwójnie na typ latający. Także tutaj ta Rayquaza z latającymi atakami będzie podwójnie super efektywna. A co na tym telefonie, nie mam ustawionych Battle Party? Ja wziąłem dzisiaj iPhone'a i nie ma na nim moich Battle Party, także muszę je sobie dodać od nowa. Dobra, powinno być ok. Teraz wszystko się zgadza. Jeśli interesuje Was temat Breluma, to jakiś czas temu zrobiłem odcinek o Brelumie pod tytułem 90% graczy nie docenia tego Pokemona. A czy słusznie go nie docenia, czy niesłusznie, to już musicie obejrzeć odcinek, żeby się dowiedzieć. W wielkim skrócie ma on najwyższą statystykę ataku ze wszystkich walczących Pokemonów obecnie w grze, ale z drugiej strony ma bardzo słabe dwie pozostałe statystyki. Także on jest taką szklaną armatą. Myślę, że będzie mi łatwo zmieścić się tutaj w wyznaczonym czasie rajda, żeby go zbić. Także zaczynamy i zobaczymy. Matrujący atak, muszę tutaj trochę uważać na to. Dobra, przed unik, ale przypadkiem sobie włączyłem też menu. No i ściągnął mnie. Coś kurczę dużo wchodzi tymi sludge bombami. Dobra, unik. Powinien zejść dosyć łatwo. Tak jak widać na załączonym obrazku, po prostu obrywa mocno, obrywa szybko. Także chyba z tych nowych bossów rajdów Brelum jest najłatwiejszym do zbicia. Póki co pokonałem właśnie teraz Breluma, wcześniej w jednym z odcinków pokonałem Hitmonchana, także został mi jeszcze właściwie tylko Hitmonlee, czy coś jeszcze? Zemsta na Hitmonlee, tak, to będzie dzisiaj, w tym odcinku. Dwa stemka i trzy rare candy, spoko. Na pineapie go sobie złapiemy może. Dobra, Brelum złapany, zbity. Lecimy szukać kolejnego Pokemona trzygwiazdkowego do solowania. Troszkę monotematycznie się dzisiaj wykluwają te jajka, ale to nic. Porobimy sobie jak najwięcej rajdów dzisiaj solo, bo czemu by nie? W międzyczasie jak czekamy na tego rajda, to może Wam odpowiem. Mam ciekawe ogłoszenie. 18, to jest piątek, planuję spotkanie w Poznaniu na Prykonie. Szczegóły podam oczywiście na swoim Facebooku odpowiednio wcześniej. A z kolei 19, to jest sobota i będzie to też Community Day z Shiny Charmanderem. Wtedy będę w Krakowie. Również szczegóły, gdzie dokładnie będę, o której też podam na moim Facebooku, także obserwujcie mnie tam oczywiście. Także całkiem spoko, ja się cieszę oczywiście, że będę mógł też trochę zwiedzić miast w Polsce. Takie dwa spotkania w tym miesiącu będą, czyli Poznań, Kraków. Dobra, zaczynamy tę walkę z Brelumem. Spadł. Co my tu mamy? Całkiem spoko nagrody, jak na taki trzeciopoziomowy rajdzik. Jak coś, to ilości rare candy wypadające z rajdów są zwiększone podczas eventu, bo ostatnio ktoś mnie pytał i nie wszyscy zdaje się o tym wiedzą. Tak, są zwiększone ilości rare candy, do tego jest gwarantowany co najmniej jeden rare candy z rajda. Także wydaje mi się, że to jest w sumie chyba najlepsza rzecz w tym evencie, prawdopodobnie. Przynajmniej dla części osób. Dla drugiej części pewnie najlepszą rzeczą jest podwójny exp za rajdy. Dobra, siedzi Brelum. Także lecimy dalej. Miejmy nadzieję, że będą jakieś kolejne trójki niedaleko i miejmy nadzieję, że tym razem już nie będzie to Brelum. Wow, właśnie spędziłem 40 minut jeżdżąc autem po mieście, szukając jakiejkolwiek trójki, bo chciałem właśnie, żeby ten odcinek był z solowania trójek, także szukałem kolejnej. Nic, same dwójki, same piątki i w końcu znalazłem jakąś trójeczkę. Na gymie EX-owym za 2 minuty się wykluwa, także zobaczymy, co to będzie. Natomiast a propos tej całej sytuacji, jest ciekawy news właśnie. Z wywiadu z Johnem Henke, czyli naszym oczywiście kochanym prezesem Nianticu, Niantic zbuduje trójwymiarową mapę świata AR z pomocą graczy Pokémon Go. W skrócie ten artykuł jest o tym, że John Henke udzielił wywiadu, w którym to opowiada o tym, że Niantic planuje pokryć cały świat taką trójwymiarową mapą. Tu jest drzewo, tu jest polana, tu jest jakiś obiekt i to wszystko jest odzwierciedlone w tej trójwymiarowej mapie. Ma to pomóc usprawnić gry AR, czyli gry rozszerzonej rzeczywistości w przyszłości. Oczywiście Pokémon Go jest grą AR, bo mamy tryb AR, że możemy sobie Pokémona zobaczyć na tle prawdziwego świata i właściwie bardzo dawno nie korzystałem z tego trybu AR. Dzisiaj mam ze sobą iPhone'a, także możemy przetestować też w tym odcinku tryb AR+, którego jeszcze nigdy nie pokazywałem na filmiku, bo można go właśnie używać tylko na iPhone'ach. Zobaczymy, co tu się wykluło na tej zjeżdżalni wodnej. Hitmonlee! Dobrze, świetnie, idealnie mam okazję na moją zemstę w końcu. Tylko sobie zrobimy shiny checking. W ogóle Mankey może być Ditto. Nie wiem, czy to mówiłem w jakimś odcinku, ale podczas eventu Mankey może być Ditto. Także jeśli szukacie Ditto, to szukajcie Mankeyów. Mówiłem teraz o tym trybie AR+, także może go sobie przetestujemy, bo w sumie czemu nie? Dobra, słuchajcie, przetestujemy to sobie, jak to działa, jak to się sprawuje. Okej, gdzie jest jakiś makuhita? O, tutaj, stoi jedną nogą w wodzie, to trochę taki połowiczny Jezus bym powiedział. Kurde, uciekł mi, za szybko się poruszyłem. O, teraz prawidłowo stoi, już teraz nie stoi w wodzie jedną nogą, także nie jest połowicznym Jezusem. I cały trik z AR+, przede wszystkim pierwsza rzecz to jest to, że lepiej to wygląda, można robić fajniejsze screenshoty, także tak jak widzicie, o, ładne zdjęcie sobie zrobiłem.
dużo tak profesjonalnie wyglądają te zdjęcia robione właśnie AR Plusem na iPhone'ie. Także myślę, że więcej zdjęć z Pokemonami na moim Instagramie będzie się pojawiać niedługo. Dobra, ale przede wszystkim daje to taki bonus do łapania. Zobaczcie, trzeba powoli podchodzić do tego makuhity. Zauważyłem, że na filmach ludzie robią to tak, że się skradają, nie wiem po co. No można po prostu powoli podejść. Kurde, już ma ten czerwony wskaźniczek. Poczekajcie, muszę zwolnić troszkę. Idę w jego stronę. O! No i teraz podszedłem dostatecznie blisko. Jest coś takiego expert handler, nie? I dzięki temu zwiększa się szansa na złapanie Pokemona. Na RC ciężej trafić dobrze, ale spróbujemy. No nie wyszło. O! I ładne to jest zdjęcie. Można też sobie zrobić Pokebola, obejrzeć go ze wszystkich stron. Ło! Ty skurczybyku, wyskoczył z bola. No zdarza się, dobra. To było słabe. To było lepsze. No teraz już chyba się złapie, co? Generalnie tak to łapanie w tym trybie jest wkurzające i często uciekają Pokemony. Tak słyszałem, że tak to wygląda. Ale okej. Na pewno służy do robienia bardzo fajnych zdjęć. I to tak a propos właśnie trybu AR i tej całej trójwymiarowej mapy na Niantiku. O, za szybko poruszyłem telefonem. Manki uciekł. Ale nie uciekł tak do końca, bo mogłem jeszcze raz kliknąć i jeszcze raz próbować podejść do niego. Bardzo ciężko się rzuca, zwłaszcza jedną ręką w takim trybie. Dobra, podejdę jeszcze do niego. Za szybko podszedłem. Dobra, uciekł. Trzeba naprawdę powolutku, drobne kroczki. Ale mniejsza o to, przyszedłem tutaj zemścić się na Hitmonlee. Będę musiał znowu użyć moich Rare Candy. Także kolejne wzmocnienia Mewtwo tutaj wejdą w grę. Może też wzmocnienia Alakazama, zobaczymy. Bo do Alakazama mam jeszcze Candy, z tego co wiem. I do Espiona chyba też jeszcze troszkę jest. Chyba wzmocnię tego słabszego Mewtwo. W ten sposób będzie troszkę bardziej efektywny przyrost CP. Chociaż wolałbym wzmocnić tego, wiecie, tak żeby się jarać. O, patrzcie, mam Mewtwo 3800. Nie wiem, czy by weszło 3800. Chyba nie, chyba by weszło z trzema wzmocnieniami jakieś 3770, coś koło tego pewnie. Ale bardziej mi się opłaci wzmocnić tego słabszego. Bo po prostu mniej candy na wzmocnienie. Także więcej razy będę mógł go wzmocnić. Wydaje mi się, że to zrobi większą różnicę. Także mój drugi Mewtwo też tutaj przekracza magiczne 3600. Czy przekroczy jeszcze coś? No nie bardzo, to jest ostatni power up. 3634. Czyli mam w tym momencie dwa silne Mewtwo. Jest Espionik. No tutaj mam troszkę też candy. Dobra, to jeszcze kilka power upów może wejść. Chociaż ten Espion już w tym momencie ja bym go dalej nie wzmacniał na pewno, gdyby nie ten challenge, który sobie postawiłem, żeby pokonać sobie Hitmonlee. W tym momencie już w sumie się nie opłaca, tak? Już są małe przyrosty, a dużo schodzi Candy i Stardustu. Ale w sumie tak lubię Espiona, także okej, nie szkoda mi go wzmocnić. Niech mu będzie. Espion w sumie chyba moja ulubiona ewolucja. Także na 2800 możemy go pocisnąć, ale na pewno nie więcej. Bo już tej ilości Stardustu normalnie aż mnie bolą. Dobra, 2800 Espion, na tym kończymy wzmacnianie Espiona dzisiaj. Alakazam, nasza szklana armata. Tutaj też mam mieszane uczucia co do tego, ale jeszcze kilka power-upów ewentualnie. Wzmocniłbym też Rayquaza, ale nie mam Rare Candy, już właśnie zużyłem dzisiaj wszystkie swoje Rare Candy, które zdobyłem wczoraj podczas rajdowania Latiosów. Ale myślę, że zużyłem je w prawidłowy sposób, czyli na Mewtwo. To jest chyba najlepszy sposób, w jaki można zużyć Rare Candy tak naprawdę. Czy cisnąć go na 2700 również? Dobra, jeszcze dwa power-upy zostały, to jest moje ostatnie wzmocnienie. Nigdy więcej już nie wzmacniam żadnego Alakazama, naprawdę. Jakbym kiedyś chciał to zrobić, to mi przypomnijcie, żebym tego nie robił, bo już wystarczy. Już dostatecznie wydałem Stardustu na Alakazamy w moim życiu. 2700, więcej tego nie ruszam. Zabłysło, chyba będzie burza dzisiaj. To dobrze, będzie pochmurna pogoda w Pokémon GO, będzie większa szansa na spotkanie matchupów z Weather Boostem. Nazbierałem naprawdę dużo candy podczas tego eventu, a nie chcę wzmacniać matchupów, więc przydałoby się połapać matchupy z Weather Boostem. Słyszeliście to? Ten grzmot? Nie wiem, czy mój mikrofon to wyłapał. Ale był naprawdę głośny, bardzo blisko. Matchupy z Weather Boostem. Potrzebuję matchupów z Weather Boostem. Taki jest tego morał. Chyba zaraz lunie. Dobrze, że mam auto niedaleko. No, bo matchupy z Weather Boostem, kończąc ten temat, można złapać sobie na levelu 35. I właściwie wystarczy im zrobić ewolucję, a candy każdy ma dużo i potem nie trzeba już ich wzmacniać, nie trzeba marnować Stardustu. Trochę taki niekonsekwentny jestem z tym Stardustem, bo czasem wzmacniam Pokémony, których w sumie tak naprawdę nie do końca opłaca się wzmacniać, ale lubię je i na przykład chcę sobie wzmocnić je. A z drugiej strony często no, oszczędzam ten Stardust i żałuję go na przykład na wzmacnianie Pokémonów, które są silne, ale tak naprawdę wydaje mi się, że jeśli jest okazja złapać Pokémona na Weather Boostie, na 35 levelu, a i tak mamy bardzo dużo candy do niego, bo właśnie był na niego event, to warto sobie takie Pokémony właśnie ewoluować, nie patrzeć tam na IV, tylko po prostu zrobić je na levelu 35 i od razu ma się silne machampy, nie zużywając w ogóle Stardustu. Jezu, ale szybko się wyczerpuje bateria na iPhone'ie, to jest po prostu rzeźnia. Już zamówiłem power case'a, czyli tą taką budowę. Dobra, za 3 sekundy się zaczyna, także nic nie gadam, skupiam się, spróbuję pierwszy raz solować Hitmonlee.
Kurde, nie chcę zapeszać, ale nie wygląda to tak źle. 36 sekund i takie czerwoniutkie życie. Puh, ale wchodzi już ta Lugia, ona tu troszkę mniej zadaje obrażeń, ale też jest całkiem niezłym tankiem, ma 3000 CP. Oj, chyba nie dam rady teraz. Kurczę, 15 sekund zostało. Znowu zostanie mu 0 życia praktycznie, zobaczymy. Jest tak sobie, powiem wam. Dobra, jeszcze jeden Sky Attack. Ło, ty pało, nie! Kurde, nie wierzę, no znowu 0 życia mu zostało. Widzieliście to? Time's up. Kurde, już myślałem, że zejdzie, ale dosłownie 0 życia miał. Dobra, leczymy się, próbujemy jeszcze raz. Zaczyna padać. Coś czuję. Troszkę mi się to nie podoba. Dobra, wszedł unik, nice. Okej, jeszcze jeden sidekick. No dawaj, 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 szybko. Dobra, wszedł też unik. Dobrze, dobrze, dobrze. Póki co jest, jest okej. Wykorzystuję maksymalnie możliwie tego miutu. Dobra, jeszcze jeden sidekick, fajnie. Fajnie, że się zmieścił. O, ty pało! Kurde, akurat ja chciałem wejść sidekickiem, no i nie wszedł ten sidekick. Dobra, 80 sekund zostało, żółte życie. Kurde, a już było tak fajnie. Jakby wszedł ten jeszcze jeden sidekick, zanim ten Mewtwo padł, to już bym był z siebie całkowicie zadowolony. Dobra, teraz już idę na pałę, bo już te Pokémony nie zależy mi na tym, żeby one wytrwały jak najdłużej, żeby zadały jak najwięcej obrażeń. Chodzimy na szybkości, ale kazałem, nie robimy żadnych uników, bo to jest szklana armata. Chcemy jak najszybciej zadać obrażeń w jak najkrótszym czasie. Come on, come on, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj jeszcze jeden future side, please. Dawaj, 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 dawaj. Co jest? Coś się ścięło, czy coś? Oj, gra się ścięła mocno. Gra się ścięła mocno. Nie wiem, czy te punkty życia zaraz mu się odnowią, czy nie. Mam nadzieję, że nie. Tutaj może moje połączenie internetowe troszkę nie zahulało. Coś ostatnio mam perypetię z tą szybkością internetu. Kurczę, w Niemczech miałem takie słabe LTE. Teraz tutaj. A mam karty różnych operatorów, nie? Wtedy korzystałem z Orange'a, teraz z Play'a. O, zbiłem go. Zostało 10 sekund i chyba zbity. Kurczę, jeszcze miałem tak 8-9 sekund zapasu. Można? Można. Udowodniłem, że mogę dać radę, także jestem z siebie zadowolony. Także tutaj ta taktyka, żeby Mewtwo, oboma Mewtwo robić uniki przed charge atakami po to, żeby one jak najdłużej wytrwały, żeby więcej swoich psychików zdążyły włożyć, a potem kolejnymi Pokemonami po prostu już nawalać, nawalać jak najszybciej. No ta taktyka sprawdziła się. Także teraz łapiemy sobie tego Hitmonlee na ARC. Może nawet zrobimy mu jakieś zdjęcie. O, pani się załapała na ten, na kadr. Może jeszcze wstanę do niego. Może na tle tej wody błękitnej. Można od boku podejść Pokemona i teraz robić inne ujęcia od jego boku. To jest świetne. Ostatnia próba dobrego zdjęcia. Ech, okej. Okay. Także tak wygląda łapanie Pokemonów na AR Plusie. Tak wyglądają moje porachunki z Hitmonlee, które są w końcu wyrównane. Zostawcie koniecznie łapę w górę, subskrybujcie kanał i widzimy się niedługo w kolejnych odcinkach. Zbliża się niezła burza. Trzymajcie się. Na razie, cześć.